Siemaneczko, ludziska. Witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym jedziemy po kolejny sprzęt, jak po tytule. Więc do zobaczenia. A few moments later. Uwaga, na pace mamy kolejny nowy sprzęt. Jest to Kawasaki. Jesteśmy u Piotra. Witamy. Co się stanęło, żeś podarował panu MRF takiego oto super sprzęta? Ano leży, przeszkadza, no to... No, na cele dobroczynne oddany. Dobra. W jednym będzie turbo, drugiego chyba zrobimy tak, żeby tylko jeździł. Zestaw naprawczy gdzieś tam mam, więc wrzucimy nowy cylinder, tłok, takie pierdółeczki. Zobaczymy, jak to będzie jeździć. Może chcesz kogoś pozdrowić? No to mamę, tatę, kuzyna tu z domu obok i kolegę Radkę, z którym jeżdżę. Jeździłem. Jeździłeś? O! Znaczy tym jeździłem, a teraz tym jeżdżę. O, pokażemy, jakim teraz sprzętem po Loncinie gościu, kurde, upala. Jest to ta 400, czy co to jest? Yamaha WR450. 450, no. Oż kurde, patrzcie, jaki sprzęt. Na Loncinie podstawy, a z Loncina na taki sprzęt. I teraz możesz powtórzyć, dlaczego przesiadłeś się z Loncina na to oto bestię. No, Loncin był za mały po prostu. No, teoretycznie ja mogę powiedzieć, bo jeżdżę dużo na Loncinach, znaczy na Loncinach, przepraszam, na pitbajkach. Pitbike, no, musi być mały z ten, ale są jeszcze jakieś inne wady, prócz rozmiaru? No, ciągle się psuło. Czyli teoretycznie uprawiałeś jogging z Loncinem, tak? No, bywało tak, że było trzeba po 3 km pchać. Ojej, no to ja aż tyle nie pchałem jeszcze, nie miałem okazji. To upchać się Loncina 3 km, no nie polecam nikomu. A o przesiadce co możesz powiedzieć? No, różnica duża. Mocowo to na pewno nie powiem, bo to logiczne, nie? No, jakieś 50 koni różnicy. No to jest, parę to Loncinów, nie? No, idzie jak... Jak nie wiem. No i a propos awaryjności, bo teraz ludzie, bo dużo ludzi ogólnie u mnie na kanale ma pitbajki i myśli o zmianie na przykład taki sprzęt. Tu masz czterosuwa. Dużo osób też mówi, że no czterosuwy się tam psują, no i albo duży jest, są koszty remontu. Ile posiadasz już tego sprzęta? Od lutego tego roku. Od tego. Jeszcze nic nie dokładałeś, czy dokładałeś coś już? No już kupiłem, to musiałem dołożyć trochę. Czyli na starcie, jak już kupisz, to same koszty zakupu jeszcze jest nic, bo zawsze coś wychodzi potem, tak, nie? Tak, ale to też tanio kupiłem, no to. Aha, rozumiem. To ten. Miałem do wymiany pompę, w sensie wałek w pompie. Ale wody czy? Ta, no. Był przytarty już, to kapało. No standard, no. I teraz jeszcze miałem ten, z gaźnikiem musiałem zrobić, bo już kupiłem, to gaźnik był lepiony w tym miejscu. W sensie pęknięty był? Tak, był, bo ktoś wkręcił się za mocno tą śrubkę. Aha, rozumiem. To jest taki stożek. Wiem, o co chodzi, no. I kapało, no i to mi posklejał gościu, no to. A poza tym? Coś robiłeś? Poza tym wszystko chodzi. A ile gdzieś tak upalałeś? Już motogodzin, masz jakiś licznik? Nie mam nic. A nie masz, czyli na razie, no nie wiadomo. A co do spalania? Ile ci pali taki czterosów? O kurde, ile wleje, nie? No. Ile wleje, no, tyle spali. No ja już niestety się przesiadłem na mniejsze motorki z większych, no mnie nie stać, no dlatego jeżdżę i gruzy zbieram. Może kiedyś. No dobra, to my się będziemy tutaj żegnać z Piotrkiem. Dziękujemy za sprzęta. No i ja będę uciekał, no bo kurde, trzeba jeszcze tego sprzęta będzie popatrzeć, jak to tam wygląda. Może odpali, może się przejedziemy jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. To trzeba wężyk cały z filterkiem do gaźnika, bo tam jest, tego nie ma. Spokojnie, bez nerwów, damy radę. Damy radę! No dobra, to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Łapeczka w górę, subskrypcja na kanale. Muszę, kurde, niestety takie rzeczy mówić, bo ludziom przypominać, jeśli jesteś nowy. No i tyle, no. Możecie w komentarzu też napisać podziękowania dla Piotrka. Będziemy mieć kolejnego sprzęta do różnych testów, projektów i tego typu spraw. Czyli już będą dwa Lonciny. No i tyle, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!